Witam Państwa w kolejnej odsłonie Euromigawki. Dzisiaj będziemy rozmawiali o tym budynku, w którym tutaj jesteśmy, to znaczy w budynku Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Jak Państwo wiecie, Parlament Europejski ma 3 siedziby. Główna w Brukseli, sekretariat w Luksemburgu, a tutaj odbywają się w Strasburgu sesje plenarne. One mniej więcej zajmują 4 dni w miesiącu. Na 4 dni w miesiącu przyjeżdżamy tutaj, natomiast koszt utrzymania tego budynku to jest około 200 milionów euro rocznie i to utrzymania samego budynku. Łącznie z kosztami przyjazdu, dojazdu, obsługi, to jest około 1,3 mld euro rocznie z Państwa podatków. To oczywiście produkuje ogromne koszty utrzymania tego budynku. To oczywiście produkuje ogromne koszty przemieszczania się urzędników i europosłów pomiędzy Brukselą a Strasburgiem. Ale to jeszcze nie koniec. Otóż to utrzymanie tego budynku jest na Państwa koszt, ale utrzymanie tego budynku dokonuje się czasami w tak absurdalnych pomysłach, jak utrzymanie hydraulika, który niedawno został zatrudniony tutaj w tym budynku. Ów hydraulik, jego jedynym zadaniem jest odkręcanie i zakręcanie wody, tak żeby europosłowie, jak przyjeżdżają tutaj na te 4 dni w miesiącu, mieli świeżą wodę. Notabene ten hydraulik zarabia więcej niż polski premier. Symbolem absurdalności i kosztów, które Państwo ponosicie, jest ta oto skrzynia. Otóż w tych skrzyniach każdy europoseł może przewieźć sobie europoseł oraz urzędnik, co tylko uzna za stosowne. Na przykład może tam wrzucić szczoteczkę do zębów i ta skrzynia razem z innymi skrzyniami jest transportowana między Brukselą a Strasburgiem. To jest takich skrzyń jest 8 ciężarówek. Każda ciężarówka zawiera 375 tego typu skrzyń. No to pokazuje absurdalność utrzymywania tej siedziby, powoduje ogromne koszty. No i wiele osób, łącznie ze mną, chciało, żeby parlament miał jedną siedzibę, albo w Strasburgu, albo w Brukseli. Nie ma to specjalnego znaczenia, ale tak, żeby nie generować kosztów, zwłaszcza przemieszczania się i utrzymywania dodatkowych pomieszczeń, to się nie udaje. Ostatnio głosowaliśmy nad tym, głosowałem oczywiście za tak zwanym single seat, czyli jedną siedzibą Parlamentu Europejskiego. To się nie udało, przede wszystkim ze względu na sprzeciw Francuzów, którzy uważają, że z ich punktu widzenia utrzymywanie tej siedziby jest sensowne, ponieważ utrzymuje miejsca pracy tutaj w Strasburgu, restauratorów, taksówkarzy i innych pracowników, jak to niektórzy mówią, pracowników usług. Dziękuję Państwu bardzo.